Gość dnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry Państwu, chociaż dzisiaj powinienem powiedzieć goście dnia, bo z nami wspaniali muzycy Jan Kyks Skrzek i Józef Skrzek. Panowie, no bez Was scena muzyczna na Śląsku i nie tylko byłaby bardzo uboga, o czym też świadczy ta najnowsza płyta, druga już, pod tytułem Dwa Braty. Skąd pomysł nagrania pod takim właśnie tytułem, chociaż być może tytuł nawet chyba oczywisty, płyty? Na Jusku. No, nagrane jest w Michałkowicach, to jest ważne. Na grubie, bo to jest takie coś, co się zrobiło w miejscu, gdzie pracował nasz ojciec. Ludwik. Ludwik pracował tam. No właśnie, związani z górnictwem, o górnictwie jeszcze trochę porozmawiamy w dalszej części programu, bo z kim jak z kim, ale z Wami myślę, można jak najbardziej o Śląsku, o górnictwie rozmawiać. Miłośnicy Waszej muzyki, co znajdą na tej płycie? Wszystko prawie. O. No, prawie tak. To takie nasze kąski, no po prostu różne takie kompozycje nasze, powiedziałbym, Janka i moje. Można powiedzieć. Autorska to jest płyta, Janka i moja. Panie Janku, pan pracował kiedyś na kopalni, czy na grubie, jak powinienem chyba bardziej w tym miejscu razem z wami powiedzieć. I muzyka dla pana była taką odskocznią trochę od tej szarej, codziennej, górniczej pracy, ciężkiej pracy. Rzeczywiście wtedy pan tak traktował muzykę? Ja. Pięsko, po szybcie zawsze ćwiczył w Domu Kultury. A na dole też zdarzyło się panu zagrać? Tak, na organkach. Zawsze tak, my to nazywali świńskie ucho do dyspozytora. Czasem się spóźnił, albo mnie nie było, to nie szło fedronek. Ja zawsze na organkach, a Piotrek śpiewał. I to się przycisło na świńskie ucho i cała kopalnia, jak my zagrali, to ruszała, nie? To się zaraz lepiej pracowało. To była taka odskocznia, a odskocznią to była, bo inni moje kumple taka śpieli po krzokach, baleka, a ją poszedł obiad i melą do Domu Kultury Miałkowica i ćwiczył po 12 godzin. No to rzeczywiście kondycja nie bywała. Szybciej, 8 godziny, ćwiczył kondycja, ćwiczył i wyćwiczył, nie? Zamiast kaś się smyka, ani na dziążki nie miał już. O, tu chyba, panie Janku, to nie do końca jest prawda. I tak się to zaczęło, nie? Wielokrotny prawie uczestnik... Tak, wielokrotny... Józek mnie potem wziął na scenę, ale to już było po tym, nie Józek. Była rozmowa, nie? Bo Józek potem przeszedł, zostawił kopalnia i przeszedł na zawodowego muzyka, nie? I to był wielki dylemat, nie? Trudny wybór, wielki dylemat, bo to tu znasz. Ale pan Józef chyba nie żałuje tego wyboru, prawda? A z początku to było ciężko. No nie, u nas w rodzinie było tak, że było wyznaczone. Janek był wyznaczony bardziej na stronę grubę, a ja był wyznaczony od początku na muzyka. Także ja od początku chodził cały czas i czytam do Karłowicza na fortepian, czy później jeszcze inne takie, powiedziałbym, Kopernik tam też w Katowicach. Od początku mnie tam ciśli, jak się tam mówi. Siostra z kolei była kierowana na sport, była łyżwiarką, mistrzynią Polski przez parę dobrych lat w parach sportowych. Także to tutaj przy podziale takim, że mama się nami zajmowała przede wszystkim, a ojciec robił. Ojciec mama mnie uczyła na pianinie. Ojciec zrobił głównie na noc, żeby więcej zarobić, jako sztajger. I to właściwie takie było śląskie ułożenie prawidłowe, które się sprawdzało bardzo dobrze, że ktoś się tą rodziną zajmuje, nie tak, że bajtle się po prostu szwędają po placach i nie mają ze sobą coś zrobić. Dziękujemy bardzo mamie za to, że ona nas prowadziła świetnie i ojcu za to, że to wszystko jakby umiał pochytać, bo to jest bardzo ważne, żeby to pogodzić. No i właśnie, to był typowy schemat śląskiej rodziny, a teraz chyba takich rodzin już coraz mniej, żeby nie powiedzieć, że w ogóle chyba. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. No, zawsze są jakieś, my dużo nie wiemy, bo wiadomo, że Śląsk się zmienił, wszystko się zmieniło. To jest normalnie, jest nowy wiek. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. I nigdy nie porównamy tego, co było kiedyś do teraz. Chociaż niektórzy gadają, o pierwszy, to było fajnie. No, familijnie było tak, więcej familijnie. No z pewnością tak, z pewnością tak. Teraz się to jakoś...
Ale rozsypało, rozeszło się. No, ale młode pokolenia są ważne. To jest oczywiste. Wy jesteście młode pokolenia. Wy po prostu też pakujecie dalej, normalnie prujecie i to jest w porządku. Dużo od was zależy, byleście mieli co robić, a nie musieli wyjeżdżać za granicę za chlebem. No tak, ale ważne też, żeby czerpać z waszego doświadczenia, bo myślę, że o tej przeszłości warto pamiętać. Może niekoniecznie do niej wracać, ale pamiętać na pewno. Skąd się jest i skąd się pochodzi. Na pewno. Przeszłość zawsze zostanie w pamięci. Jest udokumentowana na płytach, w moich tekstach. Ojcu Ludwikowi poświęcił Steiger, są piosenki, są. Jest udokumentowane wszystko, ta przeszłość. Tego nie zapomni się nawet. A jak umrze Józek, to zostanie to jakby na materiale. Dla pokoleń. Dla pokoleń. Jak oceniacie dzisiejszy Śląsk? O, przepraszam, bo chyba ktoś do mnie dzwoni, ale dlaczego on dzwoni, to ja nie wiem. Jestem w telewizji, przepraszam. Jesteśmy na żywo, szanowni państwo, tak też bywa. Mówiłeś o Śląsku? Tak, jaki dzisiejszy, jak oceniacie dzisiejszy Śląsk? Podoba wam się? Potracony. Potracone, zasypane i zdołowane i ja już nie wiem, jak to nazwać. Znaczy w tym sensie, że nie, tutaj jesteśmy i Janek, czy ci, którzy tutaj są, to wiedzą dokładnie, o co chodzi. Śląsk powinien mieć, Górny Śląsk powinien mieć większą rangę. To jest jakby taki wyrzutek w tej chwili raczej. Myślę, mówię, to Polska, tu Europa, tu tego, no a w tym, no to gdzie tutaj ten Śląsk, no z tym, no. Tą swoją tożsamością, tym wszystkim, co tu jest właśnie i z przeszłości i z współczesności. Brakuje nam tego strasznie, siły naszej. Brakuje nam bardzo takiej witalności, szacunku gdzieś w świecie i w ogóle powiedzmy w Polsce. No ale nie wiem, czy się zgodzicie, że takich ambasadorów jak wy, Śląska, no ciągle jest za mało, ciągle brakuje, bo o Śląsku warto mówić, ale nie w taki sposób, aby się narzucać, tylko żeby mówić o tym Śląsku, jaki on był, jaki jest, właśnie w taki sposób, że było kiedyś górnictwo, że kiedyś była taka tradycyjna śląska rodzina i to pokazywać, co było wspaniałego, co jest wspaniałego, a niekoniecznie narzucać swój sposób myślenia. Jeszcze tyle dobrze przerwę, że została nam ta gwara Śląsku. I ci młodzi też tą gwarą. Jadą, jak to słychać, w tramwajach, na placu, na ulicach, to tam nie słychać, że tam grają, jak po Kelecku. Dobrze tak. Powiedziane, że jadą. Ale jo, jak tak jadą do Warszawy, do Gdańska, to jest koncerty grą i śpiewą gwarą śląską. I dali ten śląską I odbiorcy gwarą, na to? Super. Że nie, że się śmieją, że tu, a tu tamtego. Nie, oni to rozumią. Nie? Nie za bardzo, dlatego że normalnie jakby grali Angelusa, po prostu byłem na premierach w Warszawie, w Gdyni i tak dalej, to oglądałem fajny film, ale czemu nie ma napisów po polsku? No tak, no niestety. Dlatego niektórzy nas nie rozumieją, nie rozumieją trudnej przeszłości właśnie tego regionu i traktują nas w taki sposób, w jaki traktują, prawda? Myśląc stereotypowo, że górnik krety, to jest... Dokładnie, krety, że górnik to jest ktoś, kto tylko wyciąga rękę, nie? A to nie do końca tak jest. Zresztą a możecie na ten temat powiedzieć coś. Zaśpinali go do mityzy na cywil. Znaczy, że nie ma co narzekać, trzeba się zorganizować moim zdaniem. Po prostu właśnie wy, jako młode pokolenia i w ogóle wszyscy, którzy tu jeszcze chcą, żeby coś tu było, musimy się jakoś zorganizować. To jest proste jak twist. No bo to nie ma jak, bo po prostu jak będziemy inno odwajać, to nic z tego nie będzie. Po prostu jest tu siła potężna w dalszym ciągu. To jest w końcu pora milionów ludzi. Zgadza no to zbierzmy się jakoś normalnie do kupy i zróbmy tu coś takiego, co będzie naszą myślą przewodnią, a przede wszystkim, żeby mogli tu jakoś żyć jeszcze, bo są w końcu też i następcy i w ogóle my też jeszcze nie tak całkiem normalnie na złom. Uważam, że to wszystko jest sensowne. Ja się czuję jak młodzik. Dobrze. No, w waszym wypadku można powiedzieć, że muzyka odmładza. O! No tak, po części już widać nasze, zróbcie piczynienie. Na przykład dzieci z trzynastki w Michałkowicach stwierdziły, że utwór O ziemię dzieciom Śląska będzie ich pieśnią, songiem przewodnim. No nie powiem, że hymnem szkoły, ale to takie dla nas też bardzo ważne, wzruszające wręcz, bym powiedział, i jednocześnie też przechodzące przez pokolenia. I takich różnych elementów jest masę. Po prostu zespół SBB istnieje dalej. Janek też tam grał z jakimś zespołem, słyszałem. No i jest sam sobie też. To jest taki jakiś, powiedziałbym, element tego wszystkiego, ale nam brakuje, powiedziałbym, jeszcze
tej siły przejścia gdzieś wyżej. Znaczy, no wiadomo, że niektórzy rządzący powinni też zająć się tym wszystkim lepiej. No ale jak to mają zrobić, to powinni się tego nauczyć pewnie z przeszłości może, a może wziąć pod uwagę to, co się dzieje teraz, na dzień dzisiejszy. Nie powinni doprowadzić do sytuacji, że są na przykład Mistrzostwa Europy w piłce, a nie ma Śląska. No właśnie, to jest... Wielkiego Śląska z wielkim futbolem, z wielkim Górnikiem, Ruchem i innymi znakomitymi sportowcami i tym wszystkim, co się w Europie liczy. Zawsze się liczyło. No właśnie, to jest przykre i to jest pewnie temat rzeka, ale tak jak pan powiedział, panie Jusku, nie będziemy narzekać. Nie będziemy narzekać, bo chciałem zapytać o SBB, bo SBB ciągle istnieje, to kawał historii, szmat wręcz dobrej, solidnej muzy. Właśnie dzwonił apostolic Antymos, który się urodził na Śląsku, zresztą z rodziny emigrantów greckich. W każdym razie to jest też no, takie coś ważne, co dalej jakby istnieje. Prawdzie tu paralelą jest Śląski Zespół Bluesowy, czy Grupa Bluesowa, z którą robi Janek, tu gdzieś w pobliżu, natomiast SBB napiera w świat bardziej. Jeszcze teraz mamy mieć trasę koncertową w Czechach i Słowacji. To traktujemy z jakimiś innymi międzynarodowymi też wydawnictwami, bo będziemy coś nagrywać nowego. No też, że to powiedziałbym, źródła są stąd. Tu ten zespół się montował. U mnie w piwnicy, u nas w piwnicy w doma robili próbę. Nie wiem, z piwnicy, bo tam piwnicy przyjeżdżał. No, a poszedł w świat. To wszystko jest możliwe praktycznie. I właściwie teraz na najbliższy czas zanosi się, że znowu coś się będzie działo. Jako SBB, no właściwie który zespół związany całkowicie od początku do końca z naszą ziemią, śląską no właśnie, ziemią. I to chyba, że panu wejdę w słowo, panie Jusku, to chyba jest najlepsza promocja tego, co śląskie, tego, co nasze. Właśnie taki zespół jak SBB, czy takie właśnie marki muzyczne, nie tylko sportowe, kulturalne, z naszego regionu, które gdzieś tam eksportują na zewnątrz i świadczą o tym, jak tu na Śląsku rzeczywiście jest. To chyba jest najlepsze. No ale też jest kręgów filmowych, czy Lech Majewski, czy Adam Sikora, czy paru innych, którzy się w te sprawy zabierają. Znaczy to mówimy o artystach, ale no, myślę, że w innych kręgach też bywają ludzie, którzy mają jakby poczucie tego, że są, skąd pochodzisz przecież, no, a jakby tutaj trzeba pomóc. Trzeba się zabrać za to wszystko, czyli no, właściwie tu już zbiegamy w stronę rządzących. No właśnie. Przygotowując się do dzisiejszego programu, przeczytałem: koncerty Jana Skrzeka to pełne estradowego luzu widowiska, których największym atutem jest artystyczny autentyzm nacechowany śląskim klimatem, co zjednuje mu sympatyków. Myślę, że taka sama recenzja mogłaby być, jeżeli chodzi o pana Juska. Rzeczywiście to jest taki totalny luz? Nie ma gdzieś tam stresu, nie, tremy? Nie, skąd mi się to bierze? Ja jest jak ten murzyn. Kopalnia mnie nauczyła dyscypliny. No tak, ale... I ta dyscyplina w muzyce i daje mi to ten Eichel luz. Ale jak stajecie przed tak dużą publicznością, to nie ma gdzieś tam minimalnego jakiegoś stresu, obawy, że może coś się nie udać? To weź na syna i zobacz. Zawsze jest trema. No właśnie, chodziłem i mam stresa zawsze, panie Jusku. Nawet w studiu też masz trema. O. Zgadza się, no, no niestety, no, gdzieś tam minimalno, zawsze ale jest, ta nutka po 5 minutach przechodzi. Stresu czy jakieś obawy istnieje. Tak, ale granie koncertów jest szczęściem wielkim, dlatego że jesteś z publicznością i to jest fantastyczne. Oczywiście są różne innego typu produkcje studyjne, nie wiadomo, remastery w tej chwili są modne, HiQ i tak dalej, nie wiadomo co się dzieje w ogóle i tak dalej. Natomiast z publicznością łapiesz energię taką i wspólnotę taką niesamowitą, która jest w sztuce najważniejsza, że jest twórca i odbiorca. I jesteśmy zgrani ze sobą i po prostu wyczuwasz siłę, która idzie od nich też i powiedziałbym to, co oni chcą tobie dać. Bo oni z tobą praktycznie w tej akcji uczestniczą. Tak, i to jest fantastyczne. Tak. I potem, bo to akceptują, no chyba, że jesteś nudny, no to nie. No, czyli nie zdają. No właśnie. Cegła Janosza, panie Jusku, przyznana przez czytelników Gazety Wyborczej, takie wyróżnienia motywują do większej pracy, czy są czymś takim, co powoduje, że rzeczywiście robię dobrze, a pokłosiem tego są właśnie takie nagrody? Jak odbieracie takie wyróżnienia? Ja się cieszę. Wezmę pełno tych nagród.
No Józek właśnie. Teraz dostał Janusza. No ja nie dostał cegły Józek. Ja dostał dyplom. O. To jest piękne. Oczywiście z tym, że wiadomo, no jest to, powiedziałbym, takie nobilitowanie i też oczywiście jakby potwierdzenie, bo w końcu ktoś tam nas jakby tutaj na nas głosuje, o tak bym to powiedział. A w porządku, jest to dobre. Natomiast wiadomo, że za tym idzie pewna promocja też, to jest jasne. Bo powiedziałbym w tej chwili zawód muzyka jest zawodem dość trudnym, jeśli chodzi o egzystencję w ogóle jako taką, w ogóle zawód artysty. Tak to musisz się z tym poradzić. Pewnie genialni muzycy nie grają, dlatego że nie umią z tego wyżyć. Nie będę wymieniał kto, ale to jest wszystko jedno. Po prostu, natomiast jeśli ty po prostu potrafisz być przygotowany na to, że rozmosz, rozniemosz, że rzeź jest trochę, powiedziałbym, usytuowany lepiej, a to drugi raz, że jest biedny jak pieron, no to już trudno, to już musisz się z tym pogodzić, bo masz pasję. Pasją jest właśnie ta autentyczność do muzyki, do sztuki w ogóle i do oddawania się w całkowicie, czy powiedziałem, przekazywania tego, co może od Boga, talentu do ludzi. No właśnie, bo bez pasji chyba to nie dałoby rady, prawda? Ja nie wiem, z czego mi się to wziąło, nie wiem. Jakoś my od małego ciągło do muzyki. O czym, o tym połączeniu górnictwa z muzyką może świadczyć piosenka O mój Śląsku. Tam piękne właśnie śląskie pejzaże. Skąd pomysł nagrania takiej piosenki? W taki sposób właśnie. To się stało, to pokrótce powiem. To jest, tak się stało, że ja się zdenerwowałem w pewnym momencie, bo gdyśmy tam byli na piwie, w jakimś tym, i przyszli ludzie i stały drzewa w Katynce na Warszawskiej, tam była taka banderoza, pokrótce powiem, zaczęli samo południe wycinać te drzewa, nie? Ja się pytałem, co tu będzie? Nie wiemy, mamy rozkaz wycinać, nie? Ja się wkurzyłem i poszedłem do domu, kratka, ołówek, wymyśliłem tekst, siadłem do Kraina i taki tekst wymyśliłem. O mój Śląsku, umierać mnie, wycinają drzewa w dziale, samo południe, nie? No i tak jakoś mi to przyszło, nie? Że mi było żal tych drzew, tego Śląska, tego mi było żal. No właśnie, tak wielu artystów ten swój krzyk wyraża w swoich pracach, w swoich utworach. Co artyści są bardzo wrażliwi i muszą to opisać i wyśpiewać. No, no to w takim razie, panie Józku, będzie lepszy Śląsk? Bo niektórzy próbują. I teraz tam bank stoi. Bo niektórzy próbują pokazywać, że Śląsk gdzieś tam walczy o autonomię, że chce mieć swoją gwarę, ale to chyba nie do końca w dobrym kierunku ta walka. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Dopóki my tu jesteśmy, to jest dobrze. Znaczy, liczą się ci, którzy tu żyją, którzy są właśnie jakby w tym jednej kanalizacji. Znaczy potrafią się w tym wszystkim pochytać. No bo przecież emigracja jest potężna. Kiedyś była inauguralska, a potem była jeszcze inna, bo się ludzie boli, bo był stan wojenny, a teraz jest za chlebem. Jak ja słyszę normalnie, pierwsze, że prawie milion młodych, w miarę czy tam zdolnych ludzi wyjeżdża na Wyspy Brytyjskie, no to pierdolenie, no to co to jest? No to co będziemy tu po prostu, ta Polska będzie jeden wielki ZUS? Tak nie może być. Po prostu musi być inaczej. Po prostu mamy tak fenomenalnych, utalentowanych, różnych ludzi. I młodszych, i starszych, i jeszcze innych. Na Śląsku też. I niech się tak dzieje, po prostu, żebyśmy mieli szansę. I dlatego znowu to samo po prostu. Trzeba się zorganizować, no żeby... No bo my tu w tej sztuce, dobra, fajnie, tu drzewa, tu Śląsk, fajnie jest wszystko, no ale to jest po prostu jednak tylko i wyłącznie, bo jest sobie niewymierna sprawa. A żeby było to bardziej uzasadnione, to trzeba mieć konkretnych ludzi, którzy konkretnie powiedzą, tu będzie ostał stadion, a tu będziemy mieli gruba, a tu będzie to, co trzeba, a ci ludzie dostaną pieniądze. Starsi mocy, nie że skarbonkami będziemy chodzić i czekać na jakiegoś warszawioka, że on nas zbierał po prostu do skarbonków, żeby oni mieli na geriatria. To jest śmieszne. To trzeba postawić ostro, a mamy swoje siły, umiemy to robić. A czasami stoi ich siedmiu i patrzą normalnie na jednego, jak zrywo po prostu rozbiera choinka, a ta reszta po prostu dziubie w nosie, po prostu, bo nie mają co robić. Trzeba się zorganizować. Lepsza organizacja Śląska i wszystkich tych pięknych mózgów, które tu mamy, doprowadzić do tego, że będzie super. Jestem optymistą. Szanowni Państwo, i dlatego Józef Skrzek jest muzykiem z krwi i kości, a nie politykiem.
Bo wtedy na pewno by tak nie mógł powiedzieć, czy nie potrafiłby tak powiedzieć, panie Janku. Ja ty, no tak, o polityk. Ale pasa symnu zagonił wszystkich. Ale w tym waszym duecie to chyba pan Józek jest bardziej taki zdecydowany i taki bardziej chyba energiczny, czy to pozory? Wszystko na nie politycznie, nie muzycznie. Ja jestem starszy. No tak. Obecnie na dzień dzisiejszy jestem najstarszy w rodzie Skrzyków. Czyli pan Janek musi się słuchać? Nie. Nie musi się słuchać? Nie. Nie słucha. Tak źle nie ma. Nie ma tak źle. Przychodzę jak się na ojca. Fajnie się było z wami spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie o was usłyszymy. Nie tylko na Śląsku, ale także poza Śląskiem, co chyba jest ważniejsze dla was i dla nas, żeby ten produkt śląski gdzieś tam promować poza granicami naszej wspaniałej metropolii. No i oby tak się działo, że będziecie grać do końca świata o jeden dzień dłużej. Niekoniecznie tak jak orkiestra Owsiaka, ale tak jak... Oby. SBB i nie tylko Jankek Skrzek i Józef Skrzek, moimi gośćmi dzisiaj. Pięknie panowie, dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. No, dziękuję. Pięknie, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. I do siebie roku Bożyca. Dużo muzyki, uśmiechów i tego. Jankek Skrzek, Józef Skrzek, bo chyba nie skończymy. To był program Gość Dnia. Grzegorz Gabor, dziękuję. Do widzenia.